Ja się zaszczepiłam w lutym pierwszą szczepionką Pfizera, w marcu w drugą. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby nie zachorować. Wszyscy chcieliśmy się w rodzinie wyszczepić. Wszyscy. Moje szczepienie było konkretne, szybko, dobrze, bez bólu, bez niczego. No i czułam się po tym świetnie, no i do dzisiaj czuję się też świetnie. W naszej gminie od początku, kiedy zaczęły się szczepienia przeciwko COVID-19, przystąpiliśmy do promocji. I już w pierwszych miesiącach każdy mieszkaniec, każde gospodarstwo domowe w naszej gminie miało możliwość otrzymania materiałów informacyjnych, rozwozili je strażacy. Każda jednostka zawoziła do każdego domu takie informacje. Były obwieszczenia na tablicach ogłoszeń, w internecie informacje, gdzie mieszkańcy mogą się szczepić, jak rejestrować, a osoby, które nie mogłyby dotrzeć do punktu szczepień, miały zagwarantowany dowóz właśnie przez ochotnicze straże pożarne. Z początku bardzo chętnie się zapisywały osoby. Działał też infolinia informująca o tym, gdzie można szczepienia uzyskać, jak zorganizować dowóz. I to żeśmy cały czas robili. Później pojawił się problem gwałtownego wzrostu zakażeń, jeszcze większego, i zaistniała propozycja utworzenia powszechnego punktu szczepień. Działa on od 4 maja i do tej pory w tym właśnie punkcie szczepień zaszczepionych zostało ponad 11 tysięcy osób. Nasza gmina ma ponad 15 tysięcy mieszkańców. W naszej gminie jest tylko zaszczepionych 6668, to dane na dzisiaj, a w samym tym punkcie jest ponad 11 tysięcy, z tym, że korzystają tutaj pacjenci nie tylko z naszej gminy. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie, aby korzystać ze szczepienia, aby się zaszczepić. Nie ma dzisiaj alternatywy do niezaszczepienia się. Jedyną alternatywą w mojej ocenie jest zaszczepienie się i przygotowanie na to, aby przetrwać te najtrudniejsze momenty w życiu człowieka. Jeżeli ktoś przechodził COVID-a, tak jak ja, to uważam, że powinien podjąć wyzwanie zaszczepienia się. Oczywiście jest wielu zwolenników, ale jest też wielu przeciwników tego szczepienia. Pamiętajmy, że kiedyś szczepienia muszą się rozpocząć. Kiedyś również szczepiliśmy się na świnkę, kiedyś szczepiliśmy się przeciwko odrze i ospie. I też kiedyś miało też szczepienie swój początek. Tak jak i teraz z COVID-em. Powszechny punkt szczepień w Dobczycach, organizowany przez firmę SpecjalMed, jest otwarty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 18. Każdy potencjalny pacjent może skontaktować się bezpośrednio z rejestracją. Jest to numer 12 27 10 900 i tam zostanie mu zaproponowana godzina, jak również dzień do wyboru, gdzie będzie mógł skorzystać z takiej usługi. Mogą się rejestrować zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci. Dzieci od 12 do 18 roku życia. Podczas wizyty jest obowiązkowe posiadanie dokumentu tożsamości, abyśmy mogli taką osobę sprawdzić i zweryfikować. Jednocześnie zapraszam już na najbliższą niedzielę, na Majka Days. Wielkie wydarzenie sportowe, według mojej oceny największe na terenie całego powiatu. Zapraszam, aby również odwiedzić przy okazji mobilny punkt szczepień, który będzie czuwał podczas tej imprezy przy Dobczyckich Błoniach, przy ulicy Szkolnej. Serdecznie zapraszam, żebyście tam Państwo również mogli z tego skorzystać. Mobilny punkt szczepień będzie otwarty w godzinach od 10 do 15, gdzie będą dostępne szczepionki Pfizer, AstraZeneca oraz Johnson. Osoby, które będą chętne się zaszczepić w danym dniu, będą mogły podejść do tego punktu z dowodem tożsamości i w tym dniu zostaną zbadane przez lekarza, będzie wykonane szczepienie oraz będzie wydany certyfikat potwierdzający wykonanie szczepienia. No, warto się szczepić, ponieważ chronimy siebie, swoje rodziny. Drodzy Państwo, jedyną alternatywą do przeciwstawienia się tej chorobie jest zaszczepienie się. Wszyscy wspólnie podejmiemy tą odpowiedzialną decyzję. Zaszczepmy się. Dzięki temu, że się szczepimy, powrócimy do upragnionej normalności.